Martyna Wojciechowska już jesienią w Dzień Dobry TVN. Jest jeden haczyk. Martyna Wojciechowska pojawi się w Dzień Dobry TVN. Gwiazda potwierdziła plotki o jej pracy na planie śniadaniówki TVN. Dziennikarka zawita jednak na kanapy programu w zupełnie innej roli. Dzień Dobry TVN zaskoczyło widzów zwolnieniem aż 5 prezenterów. Wkrótce nikt już nie pamiętał o odchodzących gospodarzach śniadaniówki. Wszyscy zaczęli zastanawiać się, kto ich zastąpi. Nowe twarze zawitały do DDTVN już podczas wakacyjnych wydań programu. Wkrótce w mediach pojawiły się doniesienia o potencjalnych kandydatkach na nowe prowadzące. Producenci ponoć rozważają zatrudnienie Katarzyny Dowbor i Marzeny Rogalskiej. Ostatnio głośno jest o prawdopodobnym angażu Katarzyny Bosackiej. Teraz plotki o pracy w porannym show skomentowała Martyna Wojciechowska. Co powiedziała? Martyna Wojciechowska sprawdziłaby się jako prowadząca Dzień Dobry TVN. Martyna Wojciechowska potwierdza, że pojawi się w Dzień Dobry TVN. Będę tam, ale... Dziennikarka miałaby rozważać propozycję pracy w Dzień Dobry TVN, gdyż podobno była zmęczona ciągłą wędrówką i chciałaby zakotwiczyć się w jednym miejscu na dłużej. Świetnie poradziłaby sobie także, przeprowadzając rozmowy, wszak udowodniła, że potrafi dogadać się z każdym bez względu na język, wyznanie czy kolor skóry. Medialnie informacje o angażu Wojciechowskiej w śniadaniówce musiały się jej bardzo spodobać. Gwiazda szybko zaczęła podsycać plotki o jej rzekomej nowej pracy. W końcu zamieściła na Instagramie wpis, w którym rozwiała wątpliwości jej fanów. Ponad 1,3 tysiąca komentarzy tutaj i na Facebooku wspierających mnie w roli nowej prowadzącej programu Dzień Dobry TVN. Wolf. Dziękuję. I tak, potwierdzam. Będę tam od jesieni. Ale wpadać gościnnie na kanapę, żeby opowiadać wam o nowych odcinkach i bohaterkach programu Kobieta na krańcu świata, poinformowała. Wśród masy pozytywnych komentarzy dotyczących Martyny w roli gospodyni śniadaniówki znalazły się też inne opinie. Część widzów uważała, że dziennikarka jest zbyt niezależna na tego typu format. Udusiłabyś się tam, pisali. Teraz mogą więc odetchnąć z ulgą, bowiem Wojciechowska zostaje na krańcach świata. Obecny zespół Dzień Dobry TVN to świetni prowadzący i prowadzące i z wielką przyjemnością będę tam zaglądać. A ja póki co zostaję w pracy na krańcach świata, przekazała fanom gwiazda.